Jeszcze tydzień temu byliśmy z Karoliną w Hiszpanii. Objechaliśmy kamperem cały Półwysep Iberyjski. Zrobiliśmy 8000 km, zajęło nam to 6 tygodni. No i tam na południu Hiszpanii jeszcze można powiedzieć, że jest taka aura wiosenna, trochę letnia, gdzie można było pobiegać w krótkim rękawku. Ale to już jest pieśń przeszłości, to już przeminęło. Obecnie znajdujemy się w aurze typowo jesiennej, gdzie trzeba założyć już kurtkę, szalik, rękawiczki, gdzie temperatury są często ujemne, dzień jest krótki, w lesie jak widać wszystko obumarło, liście pospadały z drzew i kiedyś przeżywałbym właśnie ogromną depresję, bo nienawidziłem tej pory roku, nienawidziłem jesieni, nienawidziłem zimy, zawsze chciałem przeczekać, przespać, pominąć tą porę roku. A dzisiaj wiem, że ja jestem źródłem wszystkich moich uczuć i nieważne, czy jestem w Hiszpanii, nieważne, czy jest lato, nieważne, czy jestem w Polsce i jest jesień, wszystko zależy ode mnie, jak to postrzegam. Kiedyś koncentrowałem się tylko i wyłącznie na negatywach. Właśnie na tym, że jest zimno, że nie mogę spędzać tyle czasu na dworze, ile bym chciał, że dzień jest krótki, że pada, że jest szaro, buro. Nie dostrzegałem tej cykliczności, którą miałem na wyciągnięcie ręki. Bo teraz dla mnie jesień jest taką metaforą śmierci, metaforą zmiany w naszym życiu, że wszystko w pewnym momencie musi umrzeć, żeby narodzić się na nowo. Liście z drzew opadają i nie trzeba robić nic, żeby one w pewnym momencie się pojawiły, żeby nadeszła wiosna, żeby nadeszło to odrodzenie. I tak samo w naszym życiu. Raz przeżywamy smutek, zaraz przeżywamy radość, mamy lepsze dni, mamy gorsze dni, czasami spadnie deszcz, czasami świeci słońce i to jest niekończący się krąg zmian, krąg życia, który teraz idealnie widać i możemy tego doświadczać. I to od naszego postrzegania zależy, jak to interpretujemy, bo teraz zamiast koncentrować się na tym zimnie, na tych negatywnych rzeczach, których nie lubiłem, koncentruję się na tym, że mogę pójść do lasu, trochę zmarznę, ale zaraz pójdę do ciepłego mieszkania, gdzie zaparzę sobie dobre herbatki, rozpalimy kadzidełko, puścimy jakąś relaksującą muzykę, wezmę koc i poczytam dobrą książkę. I też może być pięknie. Tak samo jak pięknie może być w Hiszpanii, tak samo może być pięknie w Polsce, bo to my jesteśmy źródłem wszystkiego, co przeżywamy. Jeżeli masz takie myślenie, że uciekniesz od swoich problemów, wyjeżdżając gdzieś bardzo daleko, na drugi koniec świata, to ci się to nie uda. To jest niemożliwe. Bo źródło swoich problemów zawsze zabierzesz ze sobą. Źródłem twojego problemu, wszystkich twoich problemów, jest głowa, która będzie ci podpowiadała, co jest negatywne. Będzie oceniała, będzie nakładała filtry na to, co jest. Więc nie da się uciec od problemów, nie da się uciec przed samym sobą. Bo zawsze, gdziekolwiek się nie udasz, tam też ty będziesz. I teraz dochodzę do wniosku, że pora roku jest w naszym sercu. Jeżeli w naszym sercu panuje radość, panuje spokój, panuje miłość, panuje harmonia, to cały czas przeżywamy wiosnę, niezależnie od aury tutaj. Jeżeli koncentrujemy się na tych negatywnych stronach i aspektach, to w naszym sercu panuje zima. I to my decydujemy, jak postrzegamy rzeczywistość. I teraz myślałem, że to jest niemożliwe. 2 lata temu w życiu bym tak nie powiedział, ale dzisiaj z całą stanowczością mogę powiedzieć, że kocham jesień, kocham zimę, kocham wiosnę, kocham lato, kocham niekończący się cykl zmian w życiu i kocham, że mogę tego doświadczać, mogę obserwować, jak to wszystko się zmienia, jak to wszystko w pewnym momencie się kończy, potem znowu zaczyna. To jest cudowne, móc być obserwatorem zarówno swoich myśli, zarówno swoich emocji, pór roku, życia. Po prostu można w tym wszystkim być, bo to o bycie tutaj chodzi. Karolina, idziemy do domu? Jeszcze nie. I chyba to trzeba po prostu odnaleźć w sobie i zrozumieć, że jesteśmy źródłem wszystkiego, co przeżywamy. Tak, a podróże nam pokazują właśnie
tą różnorodność i w Hiszpanii właśnie zobaczyliśmy, jak to jest żyć w klimacie, gdzie jest non-stop ciepło i wszystko jest po prostu dookoła wysuszone. Tam nie ma dosłownie nic. Wiadomo, że pod glebą jest bardzo dużo gatunków żyjących, ale my ich nie dostrzegamy i teraz możemy docenić to nasze, nic co tutaj jest w lesie, a jednak jest tego ogrom. No, na południu jest cały czas wszystko wysuszone, wypalone i też gdyby nie ta pora roku, to nie mielibyśmy takiej różnorodności, takiej zieleni wiosną. Więc to wszystko jest po coś i to my decydujemy, czy to dostrzegamy, czy to akceptujemy, czy też z tym walczymy. A to po prostu jest. Pozdrawiam, do usłyszenia.